Doktor Tomasz Dangel przez wiele lat pracował jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest twórcą Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Reprezentuje organizację pozarządową, która wystąpiła z inicjatywą zmian legislacyjnych zakładających m.in. wprowadzenie testamentu życia oraz umożliwiających lekarzowi odłączenie chorego od respiratora. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Kancelarię Prezydenta i nie uzyskał poparcia w Sejmie. Co to jest testament życia? Testamentem życia nazywamy wolę człowieka, który jest jeszcze zdrowy, wyrażoną wcześniej, która się odnosi do przyszłości, czyli do sytuacji, która się może w jego życiu wydarzyć, kiedy nie będzie mógł wyrazić zgody na leczenie. Czyli jeśli na przykład ulegnie jakiemuś wypadkowi czy ciężkiej chorobie i będzie na przykład nieprzytomny, wówczas zgodnie z obowiązującym prawem lekarz w takiej sytuacji będzie decydował. Decydował o czym? O tym, czy życie tego człowieka ma być przedłużane, czy ma być on reanimowany, czy ma być leczony na oddziale intensywnej terapii, czy chirurg ma wykonać jakąś operację ratującą życie i tak dalej. Można powiedzieć, że takie sformułowanie testament życia, które brzmi bardzo prosto, pojawiło się wtedy, kiedy medycyna zaczęła mieć za dużo możliwości. To jest mniej więcej koniec lat 50. XX wieku, kiedy z powodu epidemii takiej choroby Heinego Medina wprowadzono pierwsze respiratory. I wtedy w 1957 roku anestezjolodzy zwrócili się do papieża Piusa XII z zapytaniem, czy tego typu urządzenia przedłużające życie powinny być stosowane we wszystkich przypadkach, również w tych przypadkach, które moglibyśmy powiedzieć, że są beznadziejne czy mają złe rokowanie. I wtedy papież odpowiedział, że nie we wszystkich i że są takie sytuacje, gdzie to leczenie jest niepotrzebne, nie jest w ogóle pod względem etycznym, moralnym uzasadnione. Czyli to był rok 57. I od tamtej pory uważamy, że w bioetyce zaczęła się jakaś dyskusja w ogóle na ten temat, prawda? I ona cały czas towarzyszy rozwojowi intensywnej terapii, czy też jakichś innych dziedzin medycyny, które są wykorzystywane do przedłużania życia człowieka. Jak działa respirator? No, respirator to jest dosyć proste urządzenie. Możemy sobie wyobrazić go jako taki miech, który wtłacza powietrze, zwiększając ciśnienie. Trzeba wprowadzić do tchawicy odpowiednią rurkę i podłączyć to urządzenie, które okresowo wytwarza ciśnienia dodatnie, a w przerwach to ciśnienie opada do zera i wtedy następuje wydech. Można powiedzieć, że jest to dosyć prymitywne urządzenie. Prymitywne urządzenie, ale może trochę za dobre, to znaczy zaczynające działać w sytuacji, kiedy wywołuje szkody, wywołuje cierpienie? No, sam respirator to jest tylko maszyna. Ja uważam, że za decyzję odpowiadają lekarze. Czyli musimy się zastanowić, co jest dobre dla tego pacjenta. Jeżeli ten pacjent umiera, i nie jesteśmy w stanie go wyleczyć z tej choroby podstawowej, to czy mamy prawo stosować tą technologię, prawda? Bo nie wyleczymy go. Przedłużymy mu to życie o, nie wiem, kilka godzin, czy kilka dni, czy kilka tygodni, ale w tym czasie ten człowiek będzie cierpiał. Chociażby z tego powodu, że będzie miał w tchawicy rurkę. Czy pamięta pan taką pierwszą sytuację ze swojej praktyki lekarskiej, kiedy zobaczył pan, że użycie respiratora jest przedłużeniem cierpienia, agonii, nie dającym nadziei pacjentowi? Ja skończyłem studia w 78 roku i w 79 roku jako bardzo młody lekarz trafiłem do Centrum Zdrowia Dziecka, które wtedy powstawało i tam zacząłem pracować na oddziale intensywnej terapii. I w tamtym okresie, w latach 80. połowa dzieci na naszym oddziale umierała. Ale mnie nikt ani na studiach, ani w tym wczesnym okresie tej mojej kariery lekarskiej nie uczył tego, aby odróżniać pacjentów, którzy mają lepsze rokowanie od tych, którzy mają złe.
Ja byłem po prostu wyszkolony w tym, żeby szybko i skutecznie przeprowadzić resuscytację i podłączyć to dziecko do respiratora. No, po prostu tak byłem wyszkolony. I to był szpital najlepiej wyposażony w Polsce. Myśmy mieli już wtedy pagery. I na każdym piętrze, a tych pięter tam jest 10, były guziki takie. I jak dziecko miało zatrzymanie krążenia, no to po prostu pielęgniarka naciskała na guzik. Mój pager zaczynał działać. Ja miałem 3 minuty, żeby podjąć interwencję, czyli nie miałem czasu na czytanie historii choroby czy zastanawianie się nad tym. Ale potem, kiedy znieczulałem na bloku operacyjnym dzieci na przykład do operacji guzów mózgu i wzywano mnie do reanimacji takiego dziecka, o którym wiedziałem, że ma nieoperacyjny guz mózgu, że ten guz odrósł na przykład, no to oczywiście miałem te wątpliwości. Kto decyduje o tym, że pacjent powinien zostać podłączony do respiratora w polskich szpitalach? Podłączenie do respiratora jest jakby skutkiem decyzji o reanimacji pod warunkiem, że ta reanimacja była skuteczna. Czyli jeśli się mówi A, to się mówi B. Następnego dnia przychodzą członkowie zespołu, jest jakiś obwód, jest jakiś tam kierownik kliniki czy profesor. No i dopiero wtedy się ludzie zastanawiają, prawda, po zbadaniu tego chorego, oceniają jego ryzyko, jego szanse, robią badania dodatkowe. I tutaj właśnie problem polega na tym, że w Polsce nie ma żadnych przepisów, które by zezwalały na odłączenie respiratora, jeżeli z tych badań, które są potem przeprowadzone, wynika, że ta decyzja była błędna. Co może się z nami dziać, gdy staniemy się pacjentami poddanymi uporczywej terapii? To od momentu włożenia tej rurki do tchawicy człowiek już mówić nie może. No może wykonywać takie jakieś gesty. Jeśli ich za dużo wykonuje, no to dostaje leki uspokajające. To jest taka trudna sprawa i ona jest o tyle trudniejsza, że na przykład rodzina najczęściej oczekuje od lekarza, żeby podjął reanimację, żeby coś zrobił, prawda? No bo skoro rodzina zainicjowała przewiezienie go pogotowiem do szpitala, no to oczekuje tego ciągu dalszego. Człowiek nie jest chroniony, po prostu niby ma to prawo do godnej śmierci, ale staje się bezbronny. Bezbronny w momencie przekroczenia progu izby przyjęć. A łatwo jest podjąć decyzję o odłączeniu respiratora? Nie jest łatwo. Ja kiedyś byłem w takiej sytuacji. Byłem w takiej komisji, która stwierdzała śmierć mózgu dziecka. I kiedyś byłem też w sytuacji, kiedy musiałem asystować przy pobraniu narządów od dziecka, które zmarło, prawda, u którego stwierdziliśmy śmierć mózgu i które potem miały być przeszczepione innym dzieciom. No ale to nie ma co narzekać. No, jeśli ktoś wybiera taki zawód, to ja nie mówię, że anestezjologia czy intensywna terapia są łatwymi. No, powinniśmy potrafić takie decyzje podejmować. Czemu szpital nie jest dobrym miejscem do umierania? Znaczy, tak sobie wyobrażam. To znaczy, ja nie chciałbym umierać w szpitalu. Na oddziale intensywnej terapii działa cała ta aparatura, która jest bardzo głośna, jest przez całą dobę bardzo ostre światło, są ludzie, którzy bardzo szybko tam się poruszają i tak dalej, to nie ma żadnej intymności. No, można zasłonić jakiś parawan, prawda, czy coś takiego, ale to jest namiastka. Jedyną skuteczną formą jest zabranie dziecka ze szpitala do domu. I w domu te role się zupełnie odwracają, no bo w domu rodzice odzyskują kontrolę nad sytuacją, prawda? I my, lekarze, pielęgniarki, jesteśmy tam gośćmi. I nie możemy temu dziecku zrobić czegoś, co byłoby niezgodne z poczuciem miłości tych rodziców, prawda? Więc siłą rzeczy. No, nie ma takiej możliwości, żeby, nie wiem, przeprowadzić tam jakąś reanimację, czy przywieźć tam jakiś respirator, prawda, czy podłączać tam jakąś, nie wiem, chemioterapię, czy coś takiego robić. Ile dzieci umiera w Polsce w ciągu roku? W Polsce w ciągu roku umiera około 4 tysięcy dzieci, z czego, może troszkę mniej, z czego mniej więcej połowa w pierwszym roku życia. Jak wiele z nich umiera w hospicjum, jak wiele w szpitalu?
W 2012 roku w około 50 hospicjach, które zajmują się tą domową opieką nad dziećmi, było leczonych około 1300 dzieci, a zmarło poniżej 200. Czyli większość, zdecydowana większość dzieci umiera w szpitalach. Tak, ale jest grupa dzieci, które żyją długo, ale mają różne przewlekłe choroby i szpital też niewiele im może zaoferować, więc nie ma żadnych powodów, żeby one były w szpitalu, więc lepiej, żeby były w domu pod naszą opieką. Wydaje mi się, że Polska jest krajem, gdzie ten proces świadomości na temat ochrony dziecka przed uporczywą terapią jest zaawansowany, no, czego dowodem jest chociażby to, że bardzo dużo ludzi popiera finansowo hospicja dla dzieci, prawda? Przekazując na przykład 1% podatku właśnie nam, a nie komuś innemu. Czyli jeśli ludzie głosują pieniędzmi, to znaczy, że rozumieją tą całą ideę, prawda? Nie chcę zagłosować jeszcze ustawodawca, na razie jest zbiór wiedzy na temat zaniechania uporczywego leczenia i podtrzymywania życia. Do tego można się odnieść, do tego można się odwołać, ale nie można się wesprzeć jeszcze prawem. Czemu Pana zdaniem tak boimy się? Co jest w tym tak niepokojącego? Używa się takiego określenia, że to jest kryptoeutanazja, że testament życia to jest jakby wprowadzenie w Polsce przez tylne drzwi eutanazji. A tak nie jest. Tak nie jest. Po prostu nie można wykonywać medycyny współcześnie bez możliwości wycofywania się z tego bardzo agresywnego leczenia pod koniec życia człowieka, prawda? Bo my nikomu nie możemy zagwarantować nieśmiertelności. Możemy albo pozwolić mu spokojnie umrzeć, albo go po prostu męczyć do końca życia. Kościół katolicki w encyklice Evangelium Vitae wypowiada się za wycofywaniem z uporczywej terapii. Natomiast profesorowie etyki katolickiej, którzy się wypowiadali w sprawie tego naszego projektu na łamach gościa niedzielnego, no, wysuwali właśnie takie argumenty, że na przykład, a co będzie, jeśli chory zmieni zdanie? No więc, ja nie wiem, no jeśli ktoś jest nieprzytomny, to trudno jest ustalić, czy on zmienił zdanie, czy nie zmienił zdanie. No, wydaje mi się, że to nie jest chyba aż tak istotne. No, jeżeli ktoś wcześniej, kiedy był świadom, wyraził takie życzenie, no to powinniśmy to uszanować. Czy różnica pomiędzy bierną eutanazją a wycofaniem się z uporczywego leczenia polega tylko na intencji lekarza, czy intencji osoby, która ingeruje w sytuacji, gdy pacjent nie może już zdecydować, nie może nic zrobić? Tak, po pierwsze polega na intencji, ale również dotyczy tak zwanych środków podstawowych, bo wycofanie się z uporczywej terapii nie obejmuje tych podstawowych zabiegów, które chory powinien otrzymywać, prawda? Czyli żywienia, pojenia, leczenia bólu, opieki pielęgniarskiej, zapewnienia mu dobrych warunków, prawda, i tak dalej. Czyli zaprzestanie żywienia takiego człowieka, w moim pojęciu, byłoby eutanazją bierną. Ale może zdarzyć się tak, że kroplówka, której nie chcemy wyłączyć, nie wiem, spowoduje obrzęk płuc u nieprzytomnej osoby, może niekoniecznie i nie zawsze być tylko drogą do podtrzymania życia. To są sprawy chyba bardziej złożone. Ta kroplówka to jest takim fetyszem, bym powiedział, że coś się jak dzieje. Ktoś umiera, to podłączmy mu kroplówkę, prawda? No więc pod koniec życia człowiek nie ma ochoty na jedzenie, picie, no jest, że tak powiem, skoncentrowany na zupełnie innych sprawach. Więc my na przykład w naszym hospicjum nie nawadniamy dożylnie pacjentów. Po prostu stosujemy tylko nawadnianie poprzez sondę żołądkową na przykład czy gastrostomię. Nie uważam, żeby to w ogóle było potrzebne i takie wypełnianie płynem, czyli wodą tego chorego w ostatnim okresie życia, tak jak pani słusznie powiedziała, może doprowadzić do obrzęku płuc, bo jeśli człowiek jest zdrowy, to nadmiar płynu poprzez nerki wydali. Natomiast u człowieka ciężko chorego te nerki już tak dobrze nie pracują. Gdybym miała tak sobie wyobrazić, jakby moją pomoc moim bliskim w sytuacji, gdy będą umierać, to rozumiem, że powinnam się zastanowić, czy warto stosować wszystkie rzeczy
ingerujące w jego organizm? Kiedy powinnam wiedzieć, że warto o nie zabiegać? Ale to nie dotyczy pani, tylko pani bliskiej osoby, nie wiem, ojca czy mamy, prawda? Czy nie lepiej zapytać tę konkretną osobę? Mamo, czego ty ode mnie oczekujesz, kiedy będziesz bardzo ciężko chora i będziesz miała na przykład duszność czy niewydolność krążenia? Czy chcesz, żebym wezwała pogotowie i czy chcesz wtedy jechać do szpitala? Proste pytanie. Ja z moją mamą rozmawiałem na ten temat i my mamy wszystko ustalone. Tak się strasznie boimy rozmawiać o śmierci i o tym, co my możemy zrobić. W internecie są zdjęcia starszych ludzi, którzy mają na klatce piersiowej wytatuowane, żeby ich nie reanimować. I kiedyś właśnie taką panią zapytano, dlaczego pani sobie zrobiła ten tatuaż? A ona odpowiedziała, bo nie chcę dwa razy umierać. Pytanie jest proste, czy chcesz umrzeć w domu, w swoim łóżku, czy chcesz umrzeć w szpitalu? No i każdy z nas chyba powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć, tylko z jakichś powodów mamy trudność, żeby w ogóle na ten temat rozmawiać. Ale jeżeli my nie zachowamy się uczciwie wobec naszych rodziców, to nasze dzieci zrobią dokładnie to samo z nami. Zadzwonią po pogotowie i wyślą nas do szpitala. A jak wygląda pana wsparcie, gdy przyjeżdża pan do domu umierającego dziecka? Staram się zachowywać normalnie. Staram się jakby dopasować do sytuacji, prawda? To znaczy nie narzucam im niczego, tylko staram się, nie wiem, gdzieś usiąść i raczej zaaranżować taką sytuację, żeby oni usiedli gdzieś koło mnie, jeśli to dziecko jest przytomne, jest już w takim wieku, że może partycypować w takiej rozmowie, no to wtedy nieraz rozmawiamy w pokoju dziecka, prawda? Albo pytam to dziecko, czy chcesz na przykład, czy zgadzasz się na to, żebym ja z rodzicami porozmawiał osobno, a może chcesz ze mną porozmawiać bez udziału rodziców. Ja nie mam jakiejś takiej jednej recepty. Po prostu mówię im, kim jestem, mówię im, w jakim zakresie mogę im pomóc i staram się po prostu słuchać, bo na podstawie tych informacji dopiero potem w hospicjum budujemy cały ten model wsparcia, model opieki, czyli sądzę, że zamiast gadać, prawda, wypowiadać jakiś standardowy tekst, trzeba po prostu posłuchać tych ludzi i obserwować, czy ten przepływ informacji między chorym dzieckiem a rodzicami jest niezaburzony, czy jest właśnie w jakiś sposób, prawda, utrudniony, zniekształcony. A czy umierające dzieci chcą rozmawiać o tym, że umierają, o śmierci? Jeśli dziecko widzi, że rodzice nie chcą na ten temat rozmawiać, albo w takiej sytuacji zaczynają płakać na przykład, czy zmieniają temat, no to dzieci nie podejmują takiej rozmowy po to, żeby chronić rodziców przed cierpieniem, bo same się czują winne, prawda, że z powodu mojej choroby mamusia płacze, prawda? Więc proszą mamusię, żeby nie płakała. No więc wtedy takiego tematu nie podejmują. Czy widział pan takie cierpienie nie do zniesienia, że myślał pan o tym, że może eutanazja bywa potrzebna? Ja na szczęście jestem w tej dobrej roli, że jestem anestezjologiem i potrafię zastosować różne metody, które są zupełnie wystarczające i nie spotkałem się w swojej karierze z taką sytuacją, że musiał kogoś zabić, bo nie wiem, moje umiejętności czy metody współczesnej tej medycyny paliatywnej są niewystarczające. A jeśli ktoś długo cierpi, żyje w sposób, który sprawia, że jest nieszczęśliwy, że to cierpienie jest wszechogarniające, nie tylko fizyczne przecież, to i prosi o to, żeby zakończyć jego życie. Te wypadki przekonują także lekarzy, którzy zaczynają wątpić, promują możliwość eutanazji w jakichś szczególnych wypadkach. Czemu nie przekonują pana te argumenty? Mój kolega, polski lekarz, dr Zbigniew Żylicz, który przez pewien czas pracował w Holandii w hospicjum, zrobił takie badania i badał motywy ludzi, którzy proszą o eutanazję. I 80% albo więcej tych osób to były osoby, które się czegoś obawiały, prawda? Obawiały się na podstawie jakichś wcześniej zasłyszanych informacji, czy na podstawie doświadczeń innych osób, czy jakiejś, nie wiem, literatury, czy filmu,
że będą bardzo cierpiały, że coś się z nimi będzie złego działo. I te osoby po umieszczeniu w hospicjum w większości zmieniały zdanie. Znaczy nie prosiły o eutanazję, znaczy umieszczenie ich w hospicjum stacjonarnym, gdzie doznawały właściwej opieki, powodowało, że ten lęk ustępował. Czyli w większości przypadków to jest lęk. Czy nie uważa Pan za rodzaj ironii losu, że Pana działania mające na celu uprawomocnienie możliwości wycofania się z uporczywego leczenia są krytykowane, czy też niedopuszczane do legalizacji prawnej przez podobne środowiska, co te, które bardzo głośno sprzeciwiają się eutanazji, której Pan również jest wyraźnym przeciwnikiem, jak usłyszałam. To znaczy, ja jestem otwarty na krytykę i to nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się zgadzali, tylko żeby stworzyć w Polsce takie prawo, które faktycznie gwarantuje godne umieranie i które zabezpiecza zarówno interes lekarza, jak i interes pacjenta. Pewnie uczeni, tak jak prawda, kiedyś, nie wiem, faryzeusze czy uczeni w piśmie, uważają, że prości ludzie nie będą potrafili z tego skorzystać, prawda? Czy zrobią coś nieodpowiedzialnego, czy na przykład, nie wiem, jak ktoś napisze testament życia, to potem jak będzie nieprzytomny i przyjdzie do szpitala, to ten lekarz go uśmierci. No przecież tak nie będzie. No, dlaczego polscy lekarze mieliby uśmiercać pacjentów, którzy nie chcą być reanimowani? No po prostu oni po prostu nie będą ich tylko reanimowali. No a tamci sobie umrą w tym momencie, który natura czy Pan Bóg dla nich przewidział. Myśmy wsadzili kij w mrowisko, więc chodzi tylko o to, żeby ta debata nie utknęła, prawda, żeby nie została gdzieś tam schowana pod dywan.